fanty dostałem. To dla ciebie. Cześć. To jest za drugie miejsce. To jest w zadaniach online. Czapka Enduro Kozaka. Enduro Liga. Dobra, co zostało? To jest odebrane, motor odebrany, więc idziemy sobie teraz na traskę oglądać, co nam organizatorzy przygotowali. Bo słyszałem, że jest coś grubego, więc pozdro i widzimy się na trasie. Tu się klepnie, tędy wyjdzie, koła się kręcą, bo wypadł prosto. Felgi się opyli. A jeszcze zimówki, dobre gumy. Nuki. A. Tu możesz normalnie przegląd zrobić, bo wypadł. Tutaj się, o, coś szumi, widzisz? Też się nie kręci. Pomaganie, ty. Ten to match perę zrobił. Tu mamy końcówkę. I tak nawrót. I tu. To jest dobre, nie? Mateusz Rajtak, jeżeli jesteś, Janusz Motocrossu. Ogromne gratulacje, przekazną obrazę. Oscar Cantuarte.
Oscar, that's why I'm going to have to do it.
O rany! Już jesteśmy właśnie po biegu kwalifikacyjnym, 1,5-godzinnym. Tyle co dzisiaj się razy wywróciłem, to dawno się tak nie było. Chyba w tym roku to jeszcze nie było. Ale dobrze się bawiłem. Muszę, tak jak mówię, muszę wyczuć tą jazdę, bo troszkę mnie miota na przeszkodach, tam na kamieniach miałem troszkę problemy. Kamienie są ciężkie, ale są do przejechania. Na pierwszym zakrętu miałem spinkę z Dominikiem i rozkręciła mi się pompa. Nie mogliśmy, później zjechałem na depo, nie mogliśmy ją chwycić, coś tam z śrubką się podziało, więc trochę czasu mi zeszło, a wtedy byłem właśnie cały czas trzeci, fajnie mi się jechało, a później się zaczęły delikatne problemy, ale to nieważne, ściganie dopiero się zaczyna, idziemy się delikatnie regenerować, zjeść coś i znowu walczymy za 1,5 godziny.
Kozak. Dobrze. Mamy to, mamy finał. Jest naprawdę ciężko, tempo wysokie. Teraz jest troszkę lepiej, ale nie ukrywam, że nawet skurcze się skradają gdzie nie gdzie. 10-minutowy taki sprint typowy super enduro, ale naprawdę jest co robić. W tym momencie dwa wyścigi miałem i broniłem się przed Grześkiem Kargulem. Cały czas napierał, ale wytrzymałem to i jedziemy w finale. Teraz jeszcze zostało tacie last chance, bo niestety on się nie dostał, więc po tej grupie on jedzie. On jechał przed. Mamy to. Nie pierwsze, ale trzecie. Bardzo zadowolony jestem. Super zabawa, atmosfera. Trasa, tak jak mówiłem, cięższa. Było co robić, naprawdę. Cały czas wysokie tempo, więc zawody na plus. Udało się na trzecie miejsce. Piękna sprawa. Zobaczymy, co dalej. Następnego na pewno Mistrzostwa Świata w Niemczech. Ostatnią rundę lecimy, żeby zwiększyć ten sezon. A co po drodze, czy jeszcze po sezonie się uda, to jeszcze nie wiadomo. Musisz jeździć na dekorację. A tata ukończył. Gratuluję. Więc wszystko się udało. Wołają cię. Gratuluję, Oskar. Super. Na miejscu trzecim Oskar Garcia. Wędrują do niego właśnie, a
na drugim miejscu dzisiaj. Poza rywalizacji także proszę wygrywa Emil i oczywiście miejsce pierwsze zwycięzca Red Bull Enduro Ligi 2021 i proszę o największy brawa i największy raz Dominik Olszak! Dawaj go do góry! Dawaj go do góry! Uwaga! Wow! Uwaga!